Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz i witam was w Wędrówce po grach ciekawych, programie, w którego nie było ponad rok. Mimo tego, że obiecałem wam, że będzie częściej, ale teraz być może się to w końcu uda i może pojawię się trochę częściej. Jak widzicie, moja luźna emerytura na YouTubie ma się bardzo dobrze. Dzisiaj opowiem wam o 5 grach, które ostatnio grałem na streamach. Możecie zobaczyć ich let's playe, w opisie filmu są linki. I te gry są bardzo dobre, dlatego chcę wam o nich opowiedzieć. Zmieniłem mój system oceniania gier. Od teraz nie ma już 10-stopniowej skali od 0 do 10, nie ma żadnych połówek ani nic takiego. Od teraz idziemy w bardziej prostszy system, 5-gwiazdkowy. Co oznacza, ile gwiazdek wyświetla się teraz na ekranie, i tak będę oceniać gry. Zaczynamy dzisiejszą przygodę od Super Ember Kaboom. Jest to bardzo nieznana platformówka, która ma bardzo fajną pixelartową graficzkę, która zawsze mi się marzyła, że ja bym chciał taką grę kiedyś stworzyć. Jest to bardzo klasyczna, standardowa platformówka w stylu Mario, gdzie wcielamy się w dziewczynkę, która to będzie mogła zkolorować swoje włosy poprzez zebranie odpowiedniego owocka, odpowiedniego bonusu. I w momencie, gdy podniesiemy taki bonus, nasza bohaterka zmienia kolor włosów, co reprezentuje pewną moc, z której będziemy mogli korzystać. Wśród takich mocy mamy żywioły, jak na przykład żywioł wody, żywioł płomieni, będziemy mogli strzelać płomieniami, będziemy mogli zamrażać przeciwników, będziemy mogli robić dasze i inne tego typu elementy, więc jest to bardzo fajne. Taki mała odskocznia od standardowej pętli rozgrywki. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe na temat tej gry, to to, że oferuje ona 1,5 godziny bardzo solidnej platformówki. Jest to gra, gdzie mamy podział na klasyczne światy. Każdy świat ma kilka poziomów, które musimy ukończyć. W każdym poziomie możemy znaleźć kryształy, które są potrzebne do tego, by odblokować kolejny etap, kolejny świat. Po ukończeniu gry otrzymujemy dostęp do dodatkowego świata, który jest takim hard mode, że tak powiem. I tutaj rzeczywiście poziom trudności mocno rośnie. Sama gra w sobie jest stworzona ewidentnie dla małych dzieci, ponieważ jest komicznie prosta. I najlepszą reprezentacją tego, że ta gra jest prosta, jest chyba w systemie żyć, ponieważ ta gra używa standardowego systemu żyć. I żeby nowe życie zdobyć, musimy podnieść 30 owocków. A każda mapa w grze posiada tych owocków ze 100, więc za samo jedno przejście etapu już możemy uzbierać z 3 nowe życia. Więc bardzo często lądowałem w sytuacji, gdzie przekręcałem już licznik żyć, ponieważ nie można mieć więcej niż 99. No i tak grałem prawie do samego końca. Poziomy są różne, mamy poziomy horyzontalne, że trzeba iść w prawo i dotknąć mety, tak jak w Mario. Mamy poziomy wertykalne, gdzie się wspinamy po jakiejś tam wieży. Możemy wskakiwać na potworki, które nie mają kolców, więc możemy je atakować tak samo jak Mario. I ogólnie gra ma bardzo dużo takich podobieństw do klasycznego Mariana. To co mi się troszeczkę nie podobało w Super Ember Kaboom, poza tym, że gra jest za prosta, to chyba to, że w tej grze poruszanie się głównej bohaterki ma takiego jakby input laga. I to nie jest wina tego, że nie wiem, gra ma włączony V-Sync, którego się nie da wyłączyć, czy coś takiego. Gra jest dość responsywna, jeżeli chodzi o twoje naciśnięcia klawiszy. Problem jest taki, że w tej grze jest akceleracja postaci. I tak akceleracja, ten moment czasu od prędkości zerowej do prędkości maksymalnej jest strasznie dziwny, co powoduje, że tak naprawdę w twoich odczuciach z rozgrywki ta postać porusza się no nie tak, jakbyś chciał i nie jest aż tak responsywna. Więc wykonywanie jakichś trudniejszych skoków jest dość wymagające, pod warunkiem, że lubicie stać. Ponieważ jeżeli idziecie na pełną pytę w prawo, cały czas na full speedzie, tak jak w Mario, to te przeszkody nie będą stanowiły dla was jakiegoś wielkiego problemu, ponieważ jesteście w stanie przewidzieć to, gdzie wasza bohaterka wyląduje, jak daleko poleci i tak dalej, ponieważ cały czas będziemy szli z tą samą prędkością. Natomiast jeżeli zaczniemy hamować, zaczniemy poruszać się wolniej, no to tutaj już przeskakiwanie przeszkód zaczyna stanowić małe wyzwanie. Nie jest to oczywiście nic trudnego na poziomie, nie wiem, Super Mario World 2 wersja japońska, ale kurde, trochę dziwnie jest to zaprojektowane i moim zdaniem ten system poruszania się powinien być taki responsywny, 1:1, że po prostu naciskam strzałkę i no moja bohaterka od razu ma pełną prędkość. Wydaje mi się, że to by było chyba najfajniejsze rozwiązanie.
Krótko mówiąc, Super Ember Kaboom to ciekawa platformówka. Jeżeli nie jesteście jakimś wielkim fanem i nie jesteście zbyt dobrym graczem w takie platformery, to ta może Was zainteresować. 2 godziny fajnej zabawy za około 20 zł. Moim zdaniem no-brainer. Teraz przechodzimy w bardziej strzelankowe tematy, tematy boomer FPS-ów. Jak wiecie, może nie wiecie, ja uwielbiam arena FPS-y, uwielbiam oldschoolowe strzelanki, których po prostu chodzi o zabijanie, chodzi o soczysty gameplay, podnoszenie przedziwnych karabinów i chodzenie po tych korytarzowych poziomach. I Forgive Me Father jest jedną z takich gier, jest to polska produkcja, która próbuje przenieść jakby środowisko Dooma w bardziej Lovecraftowe uniwersum. A największe wrażenie Forgive Me Father robi oprawa graficzna, ponieważ art style jest fenomenalny. Wszystko jest rysowane, wszystkie sprite'y są rysowane, widać mocną kreskę, jest po prostu no orgia za przeproszeniem. Wygląda to bardzo dobrze na monitorze i naprawdę dla samej grafiki i samego art style'u wydaje mi się, że już warto w tą grę zagrać. Możemy wcielić się w dwóch bohaterów, albo w księdza, albo w dziennikarkę. Każdy z tych bohaterów ma inny design pod playstyle. Ksiądz jest bardziej defensywną postacią, pani dziennikarka jest bardziej agresywną postacią. Te postaci posiadają inne ulti oraz inne perki, inne umiejętności, z których będziemy mogli korzystać w trakcie gry. I tutaj pojawia się moim zdaniem mały problem, ponieważ mimo tego, że bohater posiada 3 umiejętności, które możemy użyć pewną ilość razy i musimy ją jakby zdobyć, żeby ponownie móc z niej skorzystać, no i mamy to ulti, to w zasadzie powiem Wam szczerze, że ja bardzo rzadko korzystałem z tych możliwości. W zasadzie przez pierwszą połowę gry w ogóle nie korzystałem z tych power-upów, ponieważ chciałem je oszczędzać na kolejną część gry, która byłem pewny, że będzie trudniejsza. No i rzeczywiście gra jest wtedy trudniejsza. Jest 5 światów w grze. Są one dość zaskakujące pod kątem level designu, ponieważ tutaj rzeczywiście zachowano tę oryginalność dumowską. Mamy prawdziwe labirynty, które nie mają absolutnie żadnego sensu logicznego, jeżeli myślicie, że nie wiem, chodzenie po mieście, ponieważ jest miasto w tej grze, jednym z poziomów. Jeżeli myślicie, że to miasto będzie normalnie skonstruowane jak w świecie rzeczywistym, to jesteście, kurde, w błędzie, ponieważ czeka Was bardzo dużo elementów zaskoczenia i takich, no, surprise me efektów. Mamy bardzo różnorodną pulę przeciwników, choć nie ukrywam, że między epizodami mogłoby być ich trochę więcej wprowadzanych do gry. W zasadzie w pierwszym chapterze mamy już dość dużą pulę przeciwników, którą będziemy mordować, a z każdym kolejnym chapterem dochodzą nowi przeciwnicy. Na końcu każdego chaptera jest też boss, i bossa można pokonać tylko w jeden sposób, po prostu go zabijając, marnując tonę amunicji, ponieważ bossowie mają bardzo dużo zdrowia. Ja przeszedłem grę na trudnym poziomie trudności i moim zdaniem ta gra wcale nie była jakaś mega trudna. Było rzeczywiście kilka takich momentów, gdzie miałem małe problemy, żeby się wykaraskać, w szczególności jeżeli chodzi o ostatniego bossa w grze, który miał bardzo bullshitowe ataki, wręcz niepomijalne, nie dało się ich uniknąć moim zdaniem. Tak czy siak, po odpowiednim wykorzystywaniu umiejętności, które rzeczywiście zaczęły przynosić jakieś pozytywne dla mojej walki efekty w drugiej połowie gry, no to mogę stwierdzić, że rzeczywiście zaczęły się one troszeczkę przydawać. Ale nadal uważam, że to nie jest gra trudna. Forgive Me Father posiada drzewko umiejętności. Za mordowanie zdobywamy punkty doświadczenia, możemy wbić level i za wbicie levela dostajemy 1 punkt. No i mamy takie rozległe drzewko okrągłe, gdzie możemy każdą kategorię jakby ulepszyć w pewien sposób. Drzewko jest tak skonstruowane, że czasami będziemy musieli coś wybrać, albo jedno, albo drugie. Nie możemy mieć wszystkiego. Więc niestety czasami musimy mocno zdecydować, czy na przykład chcemy ten super upgrade do snajperki, czy może jednak chcemy większą pulę zdrowia. Jednym z fajniejszych elementów Forgive Me Father jest system szału. Jest to taki system, gdzie zadając obrażenia nabijamy nasz status i im większy mamy ten status, tym większy procent obrażeń zadajemy. Więc broń, z której będziemy strzelać, robi się coraz mocniejsza w momencie, gdy po prostu mordujemy hordę przeciwników, a nie ukrywam, w tej grze bardzo często będziemy walczyć z hordą przeciwników, ponieważ jest to bardzo arenowa gierka.
Moja dziennikarka posiadała takie ataki jak na przykład fajkę, która atakowała AOE. Mogłem na przykład wezwać taki koksiarski miecz, który miał też efekty wampiryczne, więc mogłem leczyć się zabijając. I miałem też taki aparat, który pozwalał mi zamrażać przeciwników. Z tego akurat korzystałem najrzadziej, ponieważ uważałem, że ten upgrade był strasznie bezużyteczny. Jedną z rzeczy, która mi się w tej grze bardzo nie podobała, to to, że ta gra nie informuje cię o tym, że bronie szerują między sobą amunicję. I na przykład, żeby zaoszczędzić amunicję w broniach SMG, zacząłem strzelać z podstawowego pistoletu do większości przeciwników, licząc, że zaoszczędzę trochę amunicji. Oj, jaki byłem zdziwiony, gdy się okazało, że podstawowy pistolet w grze używa dokładnie tej samej amunicji, co karabin, chyba MP28 to się nazywało. Wtedy sobie zdałem sprawę, że aha, to jednak w tej grze nie trzeba używać tych podstawowych broni, ponieważ one używają tej samej amunicji, co te lepsze karabiny. Więc zacząłem już po prostu biegać z tymi lepszymi broniami. No i rzeczywiście były takie czasami momenty, gdzie brakowało mi trochę amunicji, ale naprawdę bardzo rzadko to się zdarzało. Wśród broni możemy znaleźć właśnie rewolwerek, możemy znaleźć SMG dwuwojenne, jakiś tam Tommy Gun, czy właśnie MP28. Możemy znaleźć kuszę, która moim zdaniem jest bardzo słaba. Możemy znaleźć rakietnicę, która nie jest typową rakietnicą jak w arena FPS-ach, jest to taka zdecydowanie inna rakietnica. I ona jest totalnie słaba, jakby ja nie rozumiem, dlaczego ona istnieje w tej grze. Nieważne jaki weźmiecie upgrade, ta broń jest strasznie słaba i zadaje bardzo małe obrażenia i bardzo mało AOE obrażeń. Grę przeszedłem w 5,5 godziny i uważam, że świetnie się bawiłem. Jeżeli chodzi o wydajność, grałem w tą grę na Linuxie i były takie momenty, że jak wchodziliśmy na bardzo otwartą mapę, to FPS-y trochę spadały. Nie wiem, czy to jest wina gry, czy to jest wina Linuxa i Protona. Raczej bym powiedział, że wina gry, bo to się bardzo rzadko zdarza, żeby po prostu na mapie bardziej otwartej, gdzie jest tona zrespionych przeciwników, po prostu nie spadały klatki, więc możliwe, że to po prostu jest kwestia gry. Ale jeżeli w ustawieniach graficznych zmieniłem dystans renderowania na krótki dystans, to FPS-y były o wiele lepsze. Jak za grę kosztującą domyślnie 72 zł, to uważam, że świetnie się bawiłem, chociaż jest trochę rzeczy, które bym zmienił. Na przykład moim zdaniem jest za cicho w tej grze, jest za mało dobrej muzyki, jest za mało takich efektów, jest czasami aż zbyt cicho, że brakuje jakichś efektów. Na przykład wbijasz w grze level up i się nic nie dzieje, nie ma żadnego dźwięku, jest tylko napis się pokazuje na ekranie, jest takie dziwne. Level design jest czasami aż zbyt korytarzowy i momentami zaczyna nużyć. Nie mówiąc o tym, że niektóre poziomy wyglądają tak, jakby się po prostu powtarzały w swoim layoutie. Są oczywiście poziomy, które zaskakują bardziej niż inne, natomiast rzadko się one zdarzają. Ale czasami rzeczywiście gra potrafi cię zaskoczyć jakimś ciekawym smaczkiem. Moim zdaniem Forgive Me Father to są solidne 3 gwiazdki i na pewno zagram w sequel. Kolejną grą, o której chcę wam opowiedzieć, jest Witch Eye. Witch Eye to jest bardzo nietypowa gra z pixelartową, bardzo piękną oprawą wideo. Soundtrack w tej grze też jest mega. Jest to gra, w której wcielamy się w oczko. Nie możemy się prawie w ogóle zatrzymać tym oczkiem i odbijając się od tych ścian będziemy atakować przeciwników i tak dalej, przeskakiwać przez kolejne części poziomów. Ten koncept gry jest po prostu mega. Jakby w życiu bym na coś takiego nie wpadł, że można zrobić taką grę, więc nie do końca jest to platformówka. Ciężko jest to w ogóle dopisać do jakiegokolwiek gatunku, ponieważ jest to naprawdę bardzo unikatowe doświadczenie, które moim zdaniem idealnie wyważyło swoją długość. Ponieważ patrząc na koncept tej bardzo prostej mechaniki rozgrywki, no ukończenie gry w 1,5 godziny to jest świetny pomysł, żeby ta gra była po prostu tak krótka, bo jakby była dłuższa, to wydaje mi się, że ludzie zaczęliby już pomału się nużyć tym, że muszą cały czas odbijać się tą piłeczką i tak dalej, tym okiem w tej i we w te. Jest to ciekawe połączenie i tak w zasadzie opowiadam o tej grze z czystej takiej ciekawostki, że Devolver Digital czasami potrafi rzeczywiście zaskoczyć czymś świetnym. I tutaj naprawdę grę można pochwalić. Nawet są bossowie, z którymi musimy walczyć w bardzo unikatowy sposób, mają swoje ataki, musimy ich unikać. Fajnie, naprawdę fajnie jest to zaprojektowane. Jak dla mnie Witch Eye zasługuje na 3 gwiazdki, świetnie się bawiłem za te 18 zł, 1,5 godziny gry. To jest idealnie wyważony temat. I w zasadzie nie zamierzam więcej wam o tym opowiadać, ponieważ jest to jedna z tych gier, gdzie po prostu musicie tego doświadczyć na własnej skórze i sobie w nią zagrać. Skoro stoimy w temacie tanich gier za 18 zł, to kolejną taką grą jest Lunis Tis. Ja omawiałem tą grę kiedyś w moim filmie, zagrałem w 25 gier na festiwalu Steam Next Fest.
ponieważ tamta gra była grana przeze mnie w formie demo, tylko ona miała wtedy inną nazwę. Ona się wtedy nazywała Eversleep. Teraz się nazywa Lunistis i jest to dokładnie ta sama gra. Z takim wyjątkiem, że usunięto w pełnej wersji tryb speedrunnerski oraz usunięto kilka postaci, ponieważ w demo, pamiętam, było chyba 5 bohaterów, którymi można było zagrać. Każdy bohater miał swoje jakieś umiejętności. W oryginalnej, teraz pełnej wersji gry mamy 3 bohaterów, z czego 4 bohater może zostać odblokowany pod warunkiem, że gry wymaksujemy. Jest to platformer trójwymiarowy z bardzo taką grafiką stylizowaną na PlayStation 1, na Sega Saturn. Mamy wszystko rozpikselowane i również sama wizja jest rozpikselowana, jakbyśmy grali w mniejszej rozdzielczości niż nasza natywna rozdzielczość monitora. Wcielamy się, naszą główną bohaterką jest, w sumie nie wiem co to jest za zwierzątko, załóżmy, że bóbr. Jest to zwierzątko, które ma za zadanie pokonywać 4 czy tam 5 unikalnych światów. Każdy świat ma 2-3 poziomy i naszym głównym celem jest zebranie literek, które pozwolą nam ułożyć imię naszej bohaterki. Tak się składa, że jeżeli chodzi o umiejętności platformowe, to ta gra ma bardzo proste mechanizmy. Możemy chodzić, możemy skakać, możemy robić double jump, a nawet triple jump. Nie ma tutaj żadnych dashy, slajdów, wall jumpów, nie ma tutaj żadnych takich zaawansowanych mechanik. To jest prosty platformer, który można przejść w 2,5 godziny na maksa, na wszystkie, przejść wszystkie jakby poziomy. Możemy też znaleźć ukryte znajdźki, dzięki którym możemy odblokować specjalny, dodatkowy poziom, który odblokuje nam true ending. Natomiast nie jest to oczywiście wymagane do tego. To, co mnie na pewno zaskoczyło w tej grze, to to, że pomimo tego, że twórca przygotował tonę fajnych asetów i świetnie zróżnicowane światy, bo na przykład mamy świat pełny cukierków, babeczek, taki słodki świat rodem z pierwszego Raymana. Mamy na przykład świat, gdzie jesteśmy w Luna Parku. Bardzo fajny świat. Jest świat, który jest w lesie, ale to nie jest taki typowy las, tylko to jest taki las w koronie drzew, że jesteśmy wysoko, będziemy po gałęziach się ślizgać, tego typu rzeczy. Fajna prezentacja świata. Mamy świat plażowy, mamy świat kosmiczny, jakby ewidentnie widać, że twórca przygotował tonę różnych asetów, żeby zbudować te poziomy. Jest to absolutny kryminał, że te światy mają tak mało poziomów. Ukończenie jednego poziomu trwa około 5 minut. Więc grę można ukończyć właśnie jednym bohaterem w 2-2,5 godziny. W każdej mapie znajdziemy też takie coś na styl żetonów i w zależności od tego, jak gramy bohaterem, to te żetony są w innej formie. Na przykład główna bohaterka zbiera żurawie, origami, które tak naprawdę nic nie dają. One tylko i wyłącznie podnoszą nasz rank. Ponieważ po ukończeniu każdego poziomu gra nas ocenia, przyznając nam jakąś rangę. I ta ranga jest zależna od tego, ile właśnie zbierzemy tych żurawi oraz od tego, w jakim czasie ukończymy tą mapę. Więc jeżeli jesteście speedrunnerem, to możecie sobie wymaksować wszystkie rangi albo po prostu biec na pałę jak najszybciej do mety, żeby wykręcić jak najlepszy czas L%. Lunistis to jest świetna gra, jest to absolutnie dla mnie totalny w ogóle steal, że ta gra kosztuje tylko 18 zł i tak mało osób o niej wie. Lunistis, proszę wejść na Steama, proszę grę kupić, jest to fantastyczna platformówka, do której na pewno kiedyś wrócę, żeby sobie ponownie ją przejść, może jakimś innym bohaterem. Lunistis dostaje ode mnie 4 gwiazdki. Więc opowiedziałem wam dość skrótowo na temat 4 gier, które ostatnio zagrałem na streamie. Ale nie będę ukrywać, że prawdziwą grą, o której chciałem wam opowiedzieć i nagrać o tym film, ale nie mogłem nagrać filmu o tej grze, ponieważ nie jest to wybitny dżem, jest System Shock Remake. To jest ostatni mój let's play, który ukończyłem. Zajęło mi to 17,5 godziny, żeby grę ukończyć. I mam na temat tej gry bardzo dużo do powiedzenia. Ponieważ ja grałem kiedyś w oryginalnego System Shocka, co prawda nie za dzieciaka, bo kilka lat temu, w tak zwaną edycję Enhanced, która trochę pozmieniała sterowanie, żeby było bardziej modernistyczne. I oryginału nie ukończyłem. Przeszedłem tylko pierwsze 2 piętra, po czym zrezygnowałem z przechodzenia System Shocka, ponieważ uważałem, że ta gra ma na dzisiejsze standardy pewne fundamentalne błędy, które warto by było naprawić, żeby ta gra była bardziej zjadliwa w dzisiejszych czasach. Ponieważ to był 1994 rok, System Shock wyskoczył tak znikąd, że tak powiem. Potem grając w takiego pierwszego Dooma, czułeś ogromną ewolucję tego, jak można przygotować pierwszoosobową grę akcji, pierwszoosobową strzelankę. I System Shock nie miał właśnie tych bajerów, z których znany był Doom. Nie miał tego streamlinowania pewnych mechanizmów poruszania się i strzelania. Więc w dzisiejszych czasach zagranie w oryginał jest trudne.
No i tutaj wyskakuje, proszę Państwa, Night Dive Studios, firma, która znana jest z tego, że przywraca do życia starodawne strzelanki i wydają w końcu remake. Remake, który był przeciągany przez długie lata. Ja tą grę w ogóle wsparłem na Kickstarterze, by the way, i w końcu mogłem w nią zagrać. I moje odczucia na temat tej gry są niesamowicie mieszane, ponieważ jest w tej grze dużo rzeczy, które mogę pochwalić i jest super, ale nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o remake, to ta gra wcale tak dużo nie zremake'owała, więc pewne błędy i problemy, które doskwierały mi w oryginale, doskwierają też w remake'u. Co to w ogóle jest System Shock Remake? Jest to gra, w której wcielamy się w bezimiennego hakera, który próbuje się włamać do korporacji Tree Optimum. No i tak się składa, że nas namierzyli, więc wbijają nam na chatę FBI Open Up, no i nas zaciągają do stacji Cytadela. No i dostajemy pewną propozycję od pewnego faceta nazywającego się Diego. A mianowicie on nam mówi, że może, jeżeli uda nam się złamać kod sztucznej inteligencji o nazwie Shodan, która jest główną sztuczną inteligencją, która zarządza kosmiczną stacją Cytadela, to nas zwolni ze wszystkich zarzutów i będziemy mogli sobie żyć dalej. No i my, jako debile, nie mający tak naprawdę żadnego innego wyboru, rzeczywiście odblokowaliśmy jej moralność i zdjęliśmy wszelkie możliwe bariery i blokady. No i cóż mogę powiedzieć? Rozjebaliśmy wszystkich w tej Cytadeli. Shodan zwariowała do takiego stanu, że zaczęła pracowników albo mordować, albo zamieniać w zombiaki i cyborgi. No więc Diego oczywiście wykorzystał to na swoją przewagę, no i stał się w pewien sposób Shodan królem tej Cytadeli. No i my, jako haker, który został uśpiony po tym fakcie, budzi się po jakimś czasie na pierwszym piętrze tej Cytadeli. No i naszym zadaniem jest pokonać Shodan, żeby nie rozwaliła ziemi. Gra jest stworzona w bardzo ciekawy sposób, ponieważ mamy piętra. Cała Cytadela składa się z różnych pięter, tych pięter tak naprawdę jest 9. I będziemy wchodzić coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Każde piętro jest inne. Posiada zupełnie inny temat, inne pomieszczenia, jak i również też innych przeciwników w większości przypadków. Zaczynamy od pierwszego poziomu, który jest poziomem medycznym, więc jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy dużo pomieszczeń medycznych. Więc będziemy mogli znaleźć apteczki, będziemy mogli mieć coś w formie takiego tutorialu, że jest dużo apteczek i tak dalej. System Shock Remake prawie w ogóle nie tknął layoutów map. Mapy, które są w remake'u, te wszystkie poziomy, są niemal identyczne jak w oryginale. Bardzo mało zostało tutaj dodanych. Sama oprawa graficzna jest fenomenalna, ponieważ w oryginale wszystko było reprezentowane przez tekstury, tak naprawdę. Pomieszczenia nie były prawie w ogóle niczym wypełnione, wszystko musiało być zaprezentowane w formie tekstur. No i twórcy z Night Dive uznali, że najlepszą reprezentacją stacji kosmicznej Cytadela będzie ten blokowy design, ponieważ w oryginale wszystko było tak naprawdę złożone z jakichś tam bloków. Więc w remake'u pomyślono o takich specjalnych kostkach, które są łatwe do zbudowania, przez co cała Cytadela, cała ta stacja kosmiczna jest zbudowana z takich właśnie kostek, które można potem łatwo jakoś powyciągać. W grze mamy 4 slidery poziomu trudności. Możemy ustawić poziom trudności dla walki, poziom trudności dla misji, poziom trudności dla trybu cyberprzestrzeni oraz poziom trudności dla zagadek logicznych. Ja zagrałem we wszystko na 2, ponieważ słyszałem plotki, że remake jest trudniejszy od oryginału, więc bałem się zagrać na najtrudniejszym. Czym to się różni, te poziomy trudności? Największa różnica jest w poziomie trudności misji, ponieważ jeżeli ustawimy misję na łatwy, na 1, to gra będzie w modernistyczny sposób nam rzucała markery na mapę, gdzie musimy iść, żeby coś zrobić. Jeżeli ustawimy na 2, to wgramy w grę tak jak w oryginale, czyli nie wiemy nic, co mamy zrobić. I wszystkie informacje na temat tego, jakie jest nasze zadanie, musimy znaleźć w audiologach. Jest tylko jeden wyjątek od tej reguły pod koniec gry, gdzie za każdym razem, gdy wejdziemy do windy, żeby przejść na inne piętro, uruchomi się ten sam audiolog, który będzie nam podpowiadać, co mamy zrobić. Natomiast poza tą jedną wskazówką, musimy po prostu szukać wskazówek w tych audiologach, więc musimy być bardzo uważni. Audiologi działają trochę jak w Bioshocku, w końcu System Shock jest tak legendarną grą, że to jest w zasadzie pierwszy immersive sim. I w takie gry jak Prey, Dishonored, Deus Ex, Bioshock, wszystkie te gry inspirowały się właśnie System Shockiem. Wszystko wyszło przez System Shocka. I mnie to dziwi,
że twórcy nie pomyśleli o tym, żeby do remake'u wdrożyć kilka ułatwień, usprawnień, które pojawiły się w sequelu, w System Shock 2. Na przykład, dlaczego w tej grze nie ma dzienniczka? Fajnie by było, jakby był taki dzienniczek, że nasz bohater zapisuje jakieś ważniejsze informacje, typu wyciągamy z audiologa kod dostępu do czegoś. No to powinno nam to wyskoczyć w dzienniczku. Albo wyskakuje nam objective do wykonania, że na przykład musimy na poziomie reaktor wejść do pokoju biblioteka, bo tam coś jest. Zapiszmy to w jednym zdaniu i wtedy mam podpowiedź. Nie musi mi to ta gra pokazywać idealnie, gdzie to jest. Natomiast takie jednozdaniowe skróty tych dzienniczków byłyby bardzo spoko. Tych audiologów, przepraszam. I coś takiego istnieje w System Shock 2, natomiast w remake'u i w oryginale tego nie było. Więc bardzo dużo graczy nie będzie miało bladego pojęcia, co trzeba zrobić i będziecie googlać w internecie, co trzeba zrobić. I ja nie będę was oszukiwać, też tak zrobiłem kilkukrotnie. Kilkukrotnie nie wiedziałem, co mam zrobić, ponieważ okazało się, że jestem ślepy i pominąłem rzeczy, które są niesamowicie ważne. Na przykład coś takiego jak izotop, który jest jednym z głównych celów do wykonania na samym początku gry. Ja ominąłem izotop, byłem w tym pomieszczeniu i go nie widziałem. Przez przypadek po prostu przechodziłem i myślałem, że nic tam nie ma i wyszedłem. I to był wielki błąd. Ja potem błądziłem przez kilka godzin, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Są w tej grze takie momenty, że naprawdę cholera wie, jaki jest nasz objective. Jeżeli chodzi o walkę w System Shock Remake, to ona została ogromny overhaul względem oryginału. Jest bardziej modernistyczna, mamy różne spluwy, z których możemy korzystać. Jedne są lepsze, jedne są gorsze. Natomiast moim zdaniem walka strasznie się w tej grze. Jakby sztuczna inteligencja, te roboty bardzo dobrze atakują. I zdarzają się sytuacje, że po prostu musisz przyjąć obrażenia na klatę, nie ma innej opcji. Są przeciwnicy, te pierwsze takie zombiaczki, które są bardzo niegroźne, możemy je pokonać po prostu waląc z mele, a potem jak będziemy mieli jakiś pistolet czy coś, to możemy zacząć atakować z pistoletów. Gra ma ten taki pasek jak w Deus Exie na przykład, że możemy przypisać na wszystkie cyferki na naszej klawiaturze różne przedmioty, z których możemy korzystać, to jest bardzo spoko. Gra ma inventory system i jedną z nowości w remake'u względem oryginału jest to, że dodano walutę do gry i dodano takie nowe jakby przedmioty, nowe stacje, w których możemy coś kupić. Mamy na przykład takie automaty, w których możemy kupić jakieś power-upy, takie tymczasowe. I mamy taką śmieciarkę, która pozwala nam spalić niepotrzebny rzecz, zamienić to w złom i potem za złom możemy zyskać troszeczkę pieniążków. Ta gra była ewidentnie mocno zraszowana, ponieważ kilka rzeczy w inwentory totalnie nie ma sensu. Gra pozwala nam zbierać rupiecie, które nie mają absolutnie żadnych wartości intelektualnych dla tej gry. Rupieć podnosimy po to, żeby sprawdzić jego wartość. I każdy przedmiot ma dwie wartości. Ile kosztuje kredytów, jeżeli go zaniesiemy do niszczarki w formie nienaruszonej, lub ile złomu dostaniemy, jeżeli ten przedmiot zmaterializujemy. No i właśnie, inwentory w tej grze to jest ciężki problem, ponieważ mamy bardzo mało przestrzeni w tym inwentory, więc musimy często balansować między tym, co potrzebujemy, a czego nie. Gra w remake'u posiada coś takiego jak cargo lift i to jest taka winda towarowa, która pozwala nam przedłużyć nasze inwentory, przekładając pewne przedmioty, które może na tym piętrze nam się do niczego nie przydadzą. Więc możemy sobie między piętrami przekazywać jakieś przedmioty. No i ja akurat nie używałem tej funkcji i trochę żałuję, ponieważ szczerze mówiąc jest bardzo przydatna. Oprócz tego gra posiada system quick save'ów i quick load'ów i mimo tego, że posiada ten system, to gra tak czy siak posiada system jakby odradzania z oryginału, gdzie jeżeli znajdziemy pokój medyczny, to możemy włączyć reaktor taki, nie wiem jak to nazwać, taką stację, która pozwala nas odrodzić, coś w stylu Bioshocka. I no niby fajnie, że możemy to odblokować, ale moje pytanie brzmi, po co to jest w grze, skoro są quick save'y i są automatyczne zapisy? Nie ma to sensu. Jeżeli umierasz, to klikasz quick load. Przecież to jest chyba logiczne, że chcesz wrócić do poprzedniego stanu i nie będziesz chciał znowu przebiegać, kurde, kilku kilometrów, żeby dotrzeć do tego miejsca, w którym zginąłeś. Więc to było trochę dziwne. Ale wracając do tego inwentory, to są przedmioty, które mają jakąś wartość w kredytach, ile kredytów dostaniemy za to, że ten przedmiot zniszczymy w tej zniszczarce. Natomiast pojawia się problem, ponieważ ten przedmiot się nie mieści w niszczarce. Ponieważ z jakiegoś głupiego powodu niszczarka ma bardzo małą kratownicę. Możemy bardzo mało upchnąć przedmiotów, więc musimy niszczyć kilkukrotnie. Musimy powsadzać rzeczy, ile się zmieści, wyłączyć inwentory, kliknąć zniszcz przedmioty i dostajemy kredyty. Potem znowu musimy robić to samo i to samo. No i właśnie są przedmioty, które się nie mieszczą w tej śmieciarce, a mimo to mają wartość w kredytach, więc dla mnie to trochę nie ma sensu. Nie mówiąc o tym, że ten koncept żetonów i rupieciarni jest użyteczny tylko tak naprawdę na początku gry,
ponieważ później już mamy tak mocne inwentory, ważne przedmioty, że po prostu już nie mamy miejsca na śmieci. Nie mówiąc o tym, że żetony aż tak nie są w tej grze potrzebne, ponieważ żetony używamy do kupowania ulepszeń broni, co jest nowością w remake'u, tego nie było w oryginale. Za 25 kredytów możemy kupić ulepszenie do broni, ale żeby je kupić, musimy je najpierw znaleźć na mapie, a one są bardzo mocno poukrywane. No i tak jak mówiłem, są automaty, gdzie możemy te żetony powkładać i kupić sobie jakiś power-up, jak na przykład mini apteczkę. Zagadki logiczne w grze są trudne, a czasami mogę nawet stwierdzić, że są niemożliwe do wykonania. O ich poziomie trudności zależy oczywiście to, jaki wybraliśmy poziom na początku gry. Mamy tak naprawdę dwa typy zagadek. Mamy albo zagadkę polegającą na wpięciu kabli w odpowiednie gniazdka, żeby i później poprzełączać przełączniki tak, żeby prąd dotarł w jak najlepszej wartości do takiego słupa energetycznego. I każdy gracz, tak mi się wydaje, bo ja też, myślałem, że w tej zagadce chodzi o to, żeby wypełnić ten pasek, ten słup energetyczny. Oj, ale byłem w błędzie, ponieważ my musimy ustawić idealną wartość tych kreseczek, która jest wskazywana przez taką niebiesko świecącą miarkę. I ustawienie tej poprawnej, idealnej wartości po prostu czasami graniczy z cudem. Są też zagadki logiczne w stylu Bioshock, gdzie musimy poprzesuwać róże w odpowiednie miejsca. No i z jednej strony spoko, że jest coś takiego, ale nie rozumiem, po co są te kropeczki na tej, w tych zagadkach. Czy to jest taka specjalna przeszkadzajka, żebym po prostu myślał, że to jest to, o co chodzi? Bo w zasadzie objective tutaj polega na tym, żeby przestawić promień z jednego kwadracika do drugiego kwadracika. I jakby, po co są te kuleczki? Nie rozumiem tego zdania. Więc w tej grze są takie momenty, że po prostu nie wiesz, o co chodzi i musisz po prostu sam do tego dojść. To jest ewidentnie najfajniejszym elementem System Shock Remake, za co bardzo mocno u mnie punktuje, jest uniwersum, które się tutaj odbywa. Ta gra to po prostu czasami jest niezły horror. To, w jaki sposób gra Shodan, która w ogóle jest grana przez oryginalną aktorkę z oryginału, jest po prostu wspaniałe. Jak tylko słyszę te ataki Shodan, która stawia na mnie jakieś pułapki w trakcie mojej eksploracji, ponieważ jest to mocno eksploracyjna gra, gdzie trzeba po prostu każdy kąt Cytadeli przejrzeć i zobaczyć, czy tam nie ma czegoś ważnego, powoduje, że po prostu przechodziły przeze mnie ciarki dosłownie. Były momenty, gdzie byłem bardzo zesrany, bardzo byłem wystraszony i to było świetne. Ta gra po prostu potrafi budować ten element alienacji, ten element zagadkowości, ten element, że po prostu nie wiesz, co się dzieje i musisz jakoś rozwiązać to wszystko. I pod tym kątem jest naprawdę mega. Największa zmiana, jaka jest w remake'u względem oryginału, to jest ten tryb cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń to jest taka minigierka, która działa bardzo podobnie jak taka stara gra, która nazywała się Descent, gdzie latamy takim samolocikiem, który może się obracać we wszystkie możliwe strony i naszym zadaniem jest atakować komputerowe wirusy, które bronią nas, hakera, przed włamaniem się. No i będziemy otwierać różne bramy, niszczyć takie prądy powietrzne i na tym ogólnie polega cyberprzestrzeń. Jest to moim zdaniem jedna z fajniejszych zmian w tej grze, bardzo fajnie to wygląda, jest świetna muzyka w ogóle przy tym przygrywa. To jest naprawdę świetnie. Podsumowując, żeby już nie przeciągać zbyt długo, System Shock Remake to jest gra, która bardzo dużo rzeczy zrobiła dobrze, ale są też rzeczy, gdzie ewidentnie można było to jeszcze bardziej doszlifować. Na całe szczęście System Shock Remake jest promoderska. Ludzie już tydzień po premierze zaczęli tworzyć mody, które poprawiają quality of life. Więc moja druga połowa Let's Playa była właśnie w oparciu o bardzo dużą ilość modyfikacji, które poprawia zgrzyty, o których dzisiaj narzekałem, jak na przykład to, że śmieciarka ma za małe pole do wypełnienia, więc jest mod, który zwiększa tą siatkę, można więcej przedmiotów na raz włożyć i tak dalej, i tak dalej. Jest rebalans broni, przez co jest on bardziej legitny. Jest lepsze oświetlenie, jest mod na lepsze oświetlenie, bardziej naturalne, bo uważam, że to oryginalne oświetlenie jest za mocne, za ostre i strasznie oczy wypala. Jest mod, który zmienia to oświetlenie na takie bardziej realne, więc świetnie to wszystko się prezentuje z modyfikacjami i bardzo gorąco polecam skorzystać z modyfikacji do System Shock Remake. Jak dla mnie ten remake to są 3 gwiazdki, choć bardzo chciałbym dać 4, ale nie mogę. No i to by było na tyle z dzisiejszej wędrówki po grach ciekawych. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem do tych fajnych 5 gierek. Przepraszam, że nie opowiadałem to jakoś super dobrze i logicznie. Może dopiero wracam do formy gadania spontanicznie. A szczerze powiedziawszy, nie mam aż tak dużo czasu, żeby przygotować sobie skrypt i czytać to z promptera przy takich filmach. Więc za to Was przepraszam, że to może nie było takiej jakości jak przy ostatnich wędrówkach. No ale starałem się, więc
Może to jest chyba najważniejsze. Dajcie mi subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zachęcam na mój drugi kanał Łukasz Gra na Twitchu, na którym wrzucam powtórki moich transmisji wysokiej jakości. A jeżeli chcecie wpaść na live'a, no to zapraszam w weekendy, streamuję na Twitchu. Zapraszam na Discord, jeżeli jeszcze u mnie nie jesteście. Organizujemy teraz taką fajną, poważną ligę w Project Cars 2. Jeżeli lubicie grać w gry wyścigowe, to zapraszam do wspólnej zabawy. No i mam nadzieję, że powrzucam w tym roku może trochę więcej filmów, bo jest strasznie pusto na tym kanale ostatnimi czasy. Trzymajcie się, cześć, widzimy się na kolejnych materiałach.